Dzień dobry Państwu, jest 13:30, także będziemy zaczynać. Witam serdecznie na pierwszym wykładzie z zarządzania projektami w przemyśle. Prosiłbym tylko o potwierdzenie na czacie, czy mnie Państwo słyszycie. Słychać, super. To proszę Państwa, dzisiaj na wykładzie zajmiemy się taką częścią organizacyjno-wprowadzającą, to znaczy zbudujemy sobie pewną bazę, w oparciu o którą na kolejnych naszych wykładach będziemy mówić o pewnych obszarach zarządzania projektami. Czyli chciałbym dzisiaj Państwu z Państwem zbudować taką mapę drogową projektu, tak żebyście Państwo wiedzieli, gdzie poszczególne elementy, o których będziemy mówić w kolejnych naszych dniach, będziemy mogli umiejscawiać. Także taki plan. Jeśli chodzi natomiast o zakres tematyczny, to będzie on obejmował na poziomie wykładów kilka punktów. Dzisiaj wprowadzenie w cykl życia projektu. Na kolejnym naszym wykładzie zajmiemy się uzasadnieniem biznesowym, organizacją projektu. Na jeszcze kolejnym jakością i planowaniem. Na ostatnim, czwartym, będziemy mówić o zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu operacyjnym i narzędziach informatycznych, które będą wspierać zarządzanie projektami. Ja mam do Państwa prośbę. Jest nas w tym momencie 26 osób, czyli ja już nie mogę przełączyć naszego dzisiejszego spotkania w tryb takiej swobodnej dyskusji. Także wszystkie pytania, które Państwo chcecie mi zadać, zadawajcie mi na czacie. Panie Januszu, właśnie chciałem powiedzieć, jak będzie wyglądało zaliczenie. Z tego przedmiotu, z tego co wiem, nie ma egzaminu. Natomiast zaliczenie będzie opierało się o pracę warsztatową. Warsztaty będzie prowadził z Państwem dr Kraszewski. Być może dołączy dzisiaj do nas w trakcie wykładu, natomiast jeżeli nie dołączy, to ja już mówię, jak to będzie wyglądało. Podzielimy Państwa na takie 4-6-osobowe zespoły i w tych zespołach będziemy prosili, żebyście Państwo opracowali kawałek dokumentacji projektu, który przedstawimy Państwu w studium przypadku. Czyli dostaniecie Państwo materiały w studium przypadku i podczas ćwiczeń będziecie Państwo opracowywać. Tak naprawdę uzasadnienie biznesowe, zespół zarządzania projektem, produkt końcowy projektu, formułę realizacji i w drugiej części plan projektu, strategię zarządzania komunikacją i plan pierwszego etapu. Prosiłbym o potwierdzenie, ponieważ panu Sylwestrowi przerywa dźwięk. Ja mam raczej szybkie łącze, więc bardzo możliwe, że to jest problem po stronie pana Sylwestra. Także panie Sylwestrze, ewentualnie proszę zobaczyć, czy równolegle gdzieś u Pana nie trwa transmisja, która dociąża łącze. Wiem, że tak czasem bywa. W razie czego, proszę Państwa, jest ten wykład transmitowany na YouTubie. Wysłałem link zaraz na początku, także możecie Państwo, jeżeli komuś rwie na klik meetingu, przełączyć się na YouTuba, może będzie lepiej. Poza tym do tego wykładu będzie można wrócić, ponieważ ta transmisja zostanie zapisana, to znaczy możecie Państwo sobie, nazwijmy to w offline, ten wykład obejrzeć. Jeżeli chodzi o podział na zespoły, myślę, że możecie Państwo się sami podzielić. Ja poproszę doktora Kraszewskiego, żeby skontaktował się z Państwem w kontekście właśnie podziału na grupy. Także podstawą zaliczenia będzie warsztat, który będziecie Państwo robić w kilku kawałkach podczas ćwiczeń, podczas zajęć ćwiczeniowych oraz opracowując pomiędzy warsztatami, nazwijmy to w offline, w sposób asynchroniczny, pewne elementy dokumentacji projektu i prezentując je później podczas ćwiczeń, tak żebyśmy mogli o tym podyskutować. Także tak wyobrażamy sobie realizację tego planu, natomiast całość naszej merytoryki opiera się o pewien kanon wiedzy o zarządzaniu projektami. Ja jeszcze taką jedną informację chciałem Państwu przekazać, tylko sobie niechcący przełączyłem ekran. Dobra, już tutaj udostępnię. Proszę Państwa, wszystkie informacje, które Państwo chcielibyście, że tak powiem, uzyskać na temat tych zajęć, będą dostępne w udostępnionym przeze mnie kalendarzu. Kalendarz Google'a z wszystkimi zajęciami i tutaj w ramach informacji na temat danych zajęć znajdziecie Państwo link do wykładu, do materiałów do wykładu, link do wykładu.
Tutaj też będę wklejał linki z transmisjami na YouTubie. Do niektórych zajęć mam już ponagrywane filmy i w opisach poszczególnych wydarzeń znajdziecie Państwo odwołania do materiałów, które już są dostępne na moim kanale na YouTubie, które można potraktować jako materiał wspomagający. Ta prezentacja, której ja używam, również uzupełniona o taką pigułkę wiedzy, jest dla Państwa dostępna. Jak Państwo klikniecie w te materiały do wykładu, można je pobrać. To jest tak naprawdę jeden plik, który będzie obowiązywał na całe nasze zajęcie. Być może będę robił aktualizację tego pliku, wtedy będę Państwu mówił, że jest on dostępny, no chwilę się tutaj ładuje, natomiast za chwilkę się powinien pojawić. Także i ta prezentacja, i ta pigułka wiedzy powinny być dostępne właśnie pod linkiem, który tutaj, jak Państwo widzicie, na moim OneDrive jest udostępniony i się mieli. Mam nadzieję, że za chwilkę się pokaże. Także to jest ta część związana z materiałami. Natomiast oczywiście zachęcam do udziału w wykładzie, ponieważ no tutaj będę starał się Państwu przekazać jak najwięcej informacji merytorycznych, które się przydadzą Państwu podczas zajęć ćwiczeniowych, ale również, na co liczę, będą się Państwu przydawać, jeżeli chodzi o prowadzenie Waszych projektów, bo nie ukrywam, że głównym moim celem jest zbudowanie u Państwa pewnej świadomości projektowej, czyli tak naprawdę wprowadzenie Państwa do metodyk zarządzania projektami. Chyba sobie mocno dociążyłem w tym momencie łącze, ponieważ zaczyna mi rwać, to chyba nie był dobry pomysł, żeby tego PDF-a udostępnić, no ale już niech to się, że tak powiem, do końca wykręci i mam nadzieję, że za chwilkę ten plik zostanie udostępniony. Jeszcze chwilę poczekam, a najwyżej zabiję ten proces, bo chyba troszkę za dużo połączeń mam w tym momencie otwartych, pomimo dosyć szybkiego łącza, które tutaj w domu mam. Dobra, wyświetliło się, także jak Państwo widzicie, te materiały w postaci PDF-a są dostępne. One się składają z dwóch części. Pierwsza część to jest tak zwana pigułka wiedzy, gdzie w takim konspekcie, w takim skrypcie zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące zarządzania projektami. Druga część to są zrzucone slajdy z prezentacji, którą będę wykorzystywał podczas zajęć. Także skorzystajcie Państwo z tych materiałów, pobierzcie je sobie, są dla Was. Dodatkowym materiałem, który będzie jeszcze udostępniany, będzie studium przypadku. Czy macie Państwo pytania dotyczące materiałów, organizacji zajęć, dostępu do tych materiałów? Czat jest do Waszej dyspozycji, także zachęcam do zadawania pytań cały czas na czacie. Jeśli nie ma pytań, to myślę, że Pan Janusz coś do nas pisze. Jeśli nie ma pytań, to myślę, że możemy przejść, proszę Państwa, do części merytorycznej. OK. Proszę Państwa, nie, na 18 kwietnia, chyba na pierwsze ćwiczenia będziecie musieli Państwo przygotować te grupy. Ja nie pamiętam tam w kalendarzu, kiedy one wypadają. Natomiast tak, to na 18 kwietnia podział na grupy. Ja to uzgodnię jeszcze z doktorem Kraszewskim. Także proszę się, Panie Januszu, nie denerwować. Zarządzimy tym tak do 18 kwietnia, jest prawie miesiąc czasu. Także bez stresu, myślę, że spokojnie Państwo zdążycie się do tych ćwiczeń przygotować. Bardzo dobrze. Na 18 kwietnia myślę, że będzie potrzebny podział na grupy. OK. Proszę Państwa, zaczynamy dzisiaj od części wprowadzającej, czyli tak jak Państwu powiedziałem, chciałbym zbudować Wam pewien obszar pojęciowy i pewną mapę drogową projektu i na sam początek chciałbym Państwu zaproponować taką zabawę. Mam nadzieję, że macie Państwo na tak zwanym podorędziu telefony komórkowe, ponieważ będą potrzebne i chciałbym Państwa zaprosić na platformę Click Meeting. Już powiem dokładnie, o co chodzi. Chciałbym, żebyście Państwo weszli na stronę menti.com, można na telefonach komórkowych i wpisali kod 48230333 i tam będzie prośba, żeby podać trzy słowa, które się Państwu kojarzą z projektem, trzy słowa charakteryzujące projekt. Mamy w tym momencie 30 uczestników, także myślę, że sobie zbudujemy taką chmurę tagów, takiego obszaru skojarzeniowego, związanego z tym, czym jest projekt. Także
Proszę wejść na stronę menti.com, kod jest wyświetlony na ekranie 48230333 i trzy słowa, które się Państwu kojarzą z projektem. Można z komputera, z drugiej zakładki przeglądarki, telefon komórkowy, komputer, wszystko jedno. Pojawiają się pierwsze odpowiedzi. Super. Organizacja. Piękny plan. Fajnie. Myślę, że gdzieś tak, jak dojdziemy gdzieś tak do 20-25 odpowiedzi, ja to zacznę omawiać, ale bardzo mi się podobają Państwa odpowiedzi. Bardzo ciekawie wyglądają. Już mamy 21, także jeszcze chwila. Ta dokumentacja jest ciekawa. Widzę, że będę musiał tutaj z Państwem popracować, ale okej. Jeszcze myślę, że ze dwie odpowiedzi. OK, proszę Państwa, no, bardzo ciekawy obszar pojęciowy. Trochę mnie zastanawia ta dokumentacja 25, super. Trochę mnie zastanawia ta dokumentacja jako najczęściej udzielana przez Państwa odpowiedź, bo faktycznie jest tak, że projekty są dokumentowane. Natomiast już od samego początku chciałbym Państwu powiedzieć, że projekty nie muszą być zbiurokratyzowane. My dokumentujemy projekt na takim poziomie, który jest nam potrzebny do zachowania odpowiedniego poziomu kontroli i bezpieczeństwa projektu. I to będzie bardzo silnie zależało od środowiska, w którym realizujemy projekt. Ja, jak Państwo tam może przeczytali, poza tym, że pracuję na AGH, pracuję też w Urzędzie Miasta Krakowa, jestem dyrektorem Centrum Obsługi Informatycznej, czyli odpowiadam za wszystkie systemy informatyczne w mieście. No i tam realizujemy szereg projektów. Ja w tym momencie w swoim portfelu projektu mam ponad 50 inicjatyw, większych bądź mniejszych. No i z racji tego, że pracuję w takim, a nie w innym środowisku, my te projekty no, musimy dokumentować i to dokumentować bardzo, bardzo formalnie. Ale jeżeli realizujecie Państwo projekt, który też ma charakter projektu, związany z wyprawą rowerami dookoła Polski ze swoimi znajomymi, to poziom dokumentacji tego projektu będzie oczywiście kompletnie inny niż w przypadku projektów realizowanych, czy to w branży publicznej, czy też komercyjnie, natomiast związanych z dużymi nakładami inwestycyjnymi. Na pewno projekt jest związany z planem i o tym planowaniu my będziemy bardzo dużo mówić. Na pewno projekt jest związany ze współpracą i o tych współpracach, o tych liniach współpracy też będziemy bardzo dużo mówić. Na pewno projekt jest związany z organizacją. Na kolejnych naszych zajęciach będziemy mówić o organizacji projektu, o budowie zespołu zarządzania projektem. Zespół. Projekty, słuchajcie, to jest gra zespołowa. Nie da się projektów realizować jednoosobowo. Metodycznie najmniejszy zespół projektowy będzie się składał z dwóch osób, ale to są naprawdę bardzo szczególne przypadki. Zwykle zespoły projektowe liczą kilka, kilkanaście do kilkudziesięciu osób. Jak się zaczyna tych osób robić więcej, to być może mówimy o większych strukturach, natomiast to jest zawsze gra zespołowa. Skoro zespół, to wymaga koordynacji i zarządzania. Projekty będą związane z pewną fazą realizacji, czyli tak naprawdę wszystko to, co Państwo tutaj wskazaliście, jest mocno związane z tym, czym jest projekt. No dobra, no to, ale to powiedzmy sobie może w takim razie,
Jaka jest zatem definicja naszego projektu? Jedna z metodyk zarządzania projektami, ja nie ukrywam, że stosuję tę metodykę, ona z punktu widzenia takiego inżynierskiego jest bardzo dobrze pojmowana, ponieważ ona jest bardzo mocno procesowa. Znaczy, ona jest strasznie logiczna. To jest metodyka PRINCE2, której właścicielem jest firma Axelos, firma brytyjska. Axelos parę lat temu kupił prawa do tej metodyki od rządu Wielkiej Brytanii. PRINCE to jest w ogóle skrót od Project in Control Environment, czyli projekty w kontrolowanym środowisku. Ta metodyka definiuje projekt w następujący sposób. Mówi, że jest to pewne tymczasowe środowisko zarządzania stworzone w celu dostarczenia jednego lub więcej liczby produktów biznesowych stosownie do specyficznych wymagań biznesu. Ta definicja na pierwszy rzut oka jest lekko nieintuicyjna, ale spróbujmy sobie, proszę Państwa, tę definicję rozebrać na czynniki pierwsze. Pozwólcie, że troszeczkę sobie porysuję. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać te moje malunki. Otóż tymczasowe środowisko zarządzania stworzone w celu dostarczenia produktów biznesowych w związku z pojawiającą się potrzebą biznesową. Tak moglibyśmy sparafrazować tę definicję. Czyli widać, że wyzwalaczem projektu będzie pewne zdarzenie, taki trigger, prawda, który spowoduje, że ja zacznę o moim projekcie myśleć. To zdarzenie jest nazywane potrzebą biznesową, czyli w jakimś środowisku pojawia się potrzeba biznesowa. Co to może być? To może być, proszę Państwa, inicjatywa oddolna, to może być decyzja zarządu, to może być telefon od klienta, to może być zmiana w środowisku zewnętrznym, na przykład zmiana prawa, która sprawi, że w danej organizacji zaczniemy mówić, słuchajcie, musimy się nad tym tematem pochylić, mówiąc tak kolokwialnie. No i ta potrzeba biznesowa może sprawić, bo nie zawsze sprawi, że ja sobie tutaj zbuduję pewne środowisko. I to środowisko w myśl definicji nazywa się projekt. Co ja do tego środowiska włożę? No, włożę tutaj ludzi, czyli będę musiał tu zbudować jakiś zespół. Włożę tutaj pieniądze, włożę tutaj jakieś plany, włożę tutaj jakąś dokumentację, włożę tutaj jakieś know-how. Czyli włożę tutaj wszystkie te elementy, które pozwolą mi tak naprawdę zdefiniować i dostarczyć pewne produkty, które zaspokoją tą potrzebę biznesową. Czyli tutaj się pojawią produkty projektu. I cecha tych produktów jest taka, że te produkty wdrożone do eksploatacji powinny być odpowiedzią na tę moją potrzebę biznesową. Czyli one rozwiązują tą potrzebę, zaspokajają tą potrzebę. Co ciekawe, eksploatacja tych produktów, ona zwykle następuje po projekcie. Czyli tutaj będę miał fazę eksploatacji. I ta eksploatacja powinna przynieść pewne założone w tak zwanym uzasadnieniu biznesowym korzyści, czyli tutaj mi się pojawią korzyści z projektu. W typowych projektach inwestycyjnych te korzyści z reguły pojawiają się po projekcie. Zresztą tak jest z większości projektów. Projekty dostarczają produkty w odpowiedzi na potrzebę biznesową. Eksploatacja tych produktów przynosi korzyści, które uzasadniają poniesione nakłady. No tak to się składa, czyli tutaj wykładam jakąś kasę, coś dostarczam, to coś zaczynam eksploatować, to zaczyna przynosić korzyści. Potrzebą biznesową na przykład może być zwiększenie mocy produkcyjnej w fabryce, ponieważ spodziewam się wzrostu zamówień albo już mam tych zamówień na tyle, że nie chcę tych klientów oddawać konkurencji, to mówimy dobra, to zwiększamy moce przerobowe. Można to zrobić na szereg różnych sposobów. Na przykład przejść do pracy zmianowej. Do tej pory pracowałem na jedną zmianę, zaczynam pracować na 3 zmiany. 7 dni w tygodniu, a nie 5 dni w tygodniu. Ale mogę na przykład powiedzieć nie, postawię drugą halę z nowymi liniami. Albo zoptymalizuję bieżące procesy, tak żeby mieć większą wydajność produkcyjną. Czyli ja w bardzo różny sposób mogę odpowiedzieć na tą potrzebę biznesową, która w tym wypadku
brzmi: mam za małe moce produkcyjne i w związku z tym bardzo różne produkty będę mógł dostarczyć. Mogę na przykład wymyśleć, dobra, to ja kupię firmę, która ma podobny charakter produkcyjny i to mi tę moc produkcyjną zapewni. Czyli proszę Państwa, widzicie, że będę miał tutaj pewną fazę analityczną, gdzie będę się musiał zastanowić, jakimi produktami mogę tę potrzebę biznesową zaspokoić, bo zwykle to nie jest prosta odpowiedź i zwykle jest więcej niż jedna opcja biznesowa, która może być odpowiedzią właśnie na tę potrzebę biznesową. I o tym będziemy mówić, mówiąc o tak zwanym uzasadnieniu biznesowym projektu. Natomiast co do zasady, chciałbym, żebyście Państwo traktowali projekt jako pewne tymczasowe środowisko, pewien byt, który ja muszę stworzyć niezależnie od mojej organizacji stałej, który jest odpowiedzią na tę potrzebę biznesową i ma zdefiniować i dostarczyć produkty, których eksploatacja zaspokoi tę potrzebę. No ta potrzeba może być bardzo różna, na przykład może być potrzeba integracji na pierwszym roku studiów. Można się w różny sposób zintegrować, więc różne produkty możecie dostarczyć. Może być potrzeba takiego fajnego zakończenia studiów i pożegnania się z koleżankami i kolegami. I wtedy też w różny sposób może to pożegnanie przebiec. Będą projekty, które nie będą miały charakteru komercyjnego, jak Państwo widzicie, natomiast ponieważ my się zajmujemy zarządzaniem projektami w przemyśle, będziemy głównie mówić o projektach inwestycyjnych, gdzie wkładam pewne pieniądze, dostarczam pewne produkty i chcę osiągnąć korzyści uzasadniające te poniesione nakłady. Także taka jest co do ogólności definicja naszego projektu. I proszę Państwa, my w ramach tego, co się dzieje w naszych organizacjach, mamy tak naprawdę więcej działań niż tylko projekt. I można to charakteryzować w takich dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar to jest złożoność, a drugi wymiar to jest czas trwania. Projekty są stosunkowo krótkie, ale dosyć złożone. Jeżeli coś jest krótkie i proste, to być może nie jest projektem, tylko jest zadaniem. No to właśnie, takie moje pytanie do Państwa. Stosunkowo krótkie, to znaczy ile? Ile Waszym zdaniem taki typowy, o ile w ogóle można mówić o typowości w projekcie, może trwać? O jakim my tak naprawdę czasie trwania w projektach mówimy? Czat jest do Państwa dyspozycji cały czas, także powiedzcie, ile tak w Waszej percepcji może trwać? Rok i wyżej. Tak, to są rok wyżej może być, a krócej? Jak Państwo myślicie od roku? A pół roku? Będzie to jeszcze projekt? Może trwać miesiące? No taka dobra praktyka mówi tak miesiąc do dwóch lat. Mniej więcej taki horyzont czasu. Są projekty stosunkowo krótkie, które mimo, że są krótkie, są na tyle złożone, że nie mogę potraktować ich jako zadanie. Dużo bardzo zależy to od środowiska projektu, bo na przykład projekty, które ja prowadzę, bo ja nie zarządzam tymi projektami, mam swoich kierowników projektów do tego, które są realizowane w obszarze public, czyli w Urzędzie Miasta Krakowa, one są związane z dostarczaniem systemów informatycznych, a systemy informatyczne zwykle są dostarczane przez firmy zewnętrzne i samo przygotowanie przetargu i rozstrzygnięcie, wybór wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo o zamówienia publiczne może trwać nawet do roku, czyli zrobienie analizy funkcjonalno-technicznej, przeprowadzenie procedury przetargowej, wcześniej być może dialogi technologiczne, to może zająć rok, wdrożenie drugi rok. Natomiast dynamika tego projektu jest mała. Ale mamy takie projekty, które w przypadku akurat systemów informatycznych są dostarczane przez naszych pracowników. To znaczy mam zespół deweloperów, programistów, którzy tworzą pewne narzędzia, pewne systemy. No to te projekty będą dużo, dużo krótsze. No bo tutaj po prostu jest jakiś temat, mówimy, co trzeba zrobić, zespół się za niego bierze i dostarcza na przykład aplikację. Ostatnio taka aplikacja, którą trzeba było bardzo szybko wprowadzić, to był system do zarządzania transportem seniorów na szczepienia COVID. Miasto zostało zobowiązane do zapewnienia tego transportu. No i oczywiście zostali wybrani przewoźnicy, natomiast trzeba było zarządzać tymi zgłoszeniami. Gdyby iść drogą przetargową, no to by pandemia się skończyła pewnie, a systemu by nie było, czyli musieliśmy wybrać inną formułę realizacyjną dla tego projektu, stąd też czas realizacji dużo krótszy. Także, proszę Państwa, będziemy mówić o zadaniach
stosunkowo szybkich, tak mówię, miesiąc do dwóch lat, więc widzicie, skala bardzo, bardzo duża, ale na tyle złożonych, że nie mogę tego potraktować jako pojedyncze zadanie. Jeżeli coś jest dłuższe, to znaczy trwa coraz dłużej, to być może mówimy nie o projekcie, tylko mówimy o zbiorze projektów związanych z pewną dużą transformacją organizacji. Takie coś się nazywa programem. Na to są odrębne metodyki zarządzania. Jedną z takich metodyk jest na przykład metodyka MSP, Managing Successfully Programs, która mówi, jak zarządzać zbiorem projektów ukierunkowanych na osiągnięcie pewnych celów strategicznych. Bardzo fajna metodyka, która jest powyżej zarządzania projektami. Aktualnie w ramach Urzędu Miasta Krakowa realizujemy dwa takie programy strategiczne. Pierwszy to jest program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa, w skrócie ECO. To jest program, który buduje tak zwany model usługowy dla dostarczenia e-usług publicznych. W ramach tego programu jest realizowanych 10 powiązanych ze sobą projektów. I drugi program nazywa się Rdzeń. Kiedyś się nazywał Jądro, ale się nazwa nie przyjęła. I ten program służy wymianie wszystkich systemów informatycznych związanych z zarządzaniem budżetem miast. Tam mamy z kolei 11 powiązanych ze sobą projektów, bardzo trudnych, bardzo istotnie ingerujących tak naprawdę w kluczowe procesy biznesowe, które na poziomie miasta się dzieją. Także tutaj mówimy o długotrwałych działaniach. Te programy są rozpisane na 4-5 lat naprzód i tak jak Państwu mówię, to są 10-11 projektów, które w jakiś sposób ze sobą wchodzą w interakcję, mają tak zwane punkty styku. O tym nie będziemy mówić podczas naszych zajęć. My się skupimy na projektach, czyli na tej lewej górnej ćwiartce. Natomiast jeżeli coś jest długotrwałe, ale proste, rutynowe, to najprawdopodobniej będziemy mówić o procesie, czyli o pewnych działaniach powtarzalnych. My będziemy mówić w ramach naszych zajęć o procesach, ale to będą szczególne procesy, bo będziemy mówić o procesach zarządzania projektami. Ja jeszcze dzisiaj Państwu o tych procesach więcej powiem. Natomiast proszę Państwa, projekty mają kilka takich cech bardzo charakterystycznych. Pierwsza rzecz to jest ograniczenie w czasie. Nie ma projektów ciągłych. Każdy projekt ma początek, środek i koniec. Druga rzecz, projekty mają bardzo charakterystyczny cykl życia, o którym sobie za chwilkę powiemy, i bardzo specyficzne fazy. Są realizowane w postaci takiego modelu fazowego, o którym, tak jak mówię, za chwilkę będziemy sobie mówić. Trzecia rzecz, projekty dostarczają produkty. No to o tym już powiedzieliśmy, to jest na poziomie definicji projektu. Czwarta rzecz, projekty zmieniają nam organizację. To znaczy, jeżeli ja realizuję jakiś projekt, to poprzez realizację tego projektu moja organizacja się zmieni. Na przykład, jeżeli uruchamiam nową linię produkcyjną, to moja organizacja już nie będzie taka sama, będzie miała inne możliwości, będzie inne środowisko tak naprawdę w tej organizacji zbuduje. Jeżeli wdrożę nowy produkt, który będę oferował rynkowi, to też będzie organizacja się zmieniać. Słuchajcie, wdrożenie systemu informatycznego nowego to jest zmiana, która często bardzo mocno dotyka użytkowników. Wiecie, co jest charakterystycznego z tą zmianą? Opór. Opór organizacji. Organizacje bronią się przed tymi zmianami. W związku z tym projekty będą w pewnych sytuacjach postrzegane jako pewnego rodzaju anomalie, które będą zaburzać rutynowe działanie i organizacje będą miały naturalną tendencję oporu przed tą zmianą. Czyli mówiąc wprost, mogą się organizacje bronić przed realizacją projektu. To jest ciekawe, bo z kolei projekty są motorem rozwoju, czyli tutaj tym oporem trzeba będzie w ramach realizacji projektu zarządzać. Także to są te najbardziej charakterystyczne cechy projektu, natomiast jeszcze jedną z tych cech projektu jest unikatowość, to znaczy tak naprawdę nie ma dwóch takich samych projektów. Każdy projekt jest inny, jakkolwiek w pewnych organizacjach te projekty są do siebie podobne. Natomiast pomimo tego, że każdy projekt jest inny, to jest tak, że sposób zarządzania tym projektem może być bardzo, bardzo podobny. W jaki sposób to się dzieje? No dzieje się to w taki sposób, że metodyki zarządzania projektami definiują procesy zarządzania projektami. Czyli zobaczcie Państwo, jaka jest sytuacja. Mówimy, każdy projekt jest unikatowy, natomiast ja jestem w stanie
unikatowym przedsięwzięciem zarządzać w sposób powtarzalny. Czyli niezależnie tego, czego dotyczy projekt, ja mogę nim zarządzać w sposób podobny. Bardzo ciekawe podejście tak naprawdę. I żebym mógł to robić, to muszę sobie zbudować pewien model, który w większym bądź mniejszym stopniu będzie przystawał do każdego projektu. W większym bądź mniejszym, ponieważ ten model też jest dostosowywany do poszczególnych projektów i kompletnie, może nie kompletnie, ale inaczej będę zarządzał projektem związanym na przykład z wyprawą na Mount Everest, z wysłaniem łazika na Marsa, z wdrożeniem systemu informatycznego, ze zrobieniem imprezy na koniec studiów. Pewne fazy będą charakterystyczne, natomiast pewne metody zarządzania tym projektem będą specyficzne dla danego projektu. I o tym też dzisiaj sobie troszeczkę powiemy. Natomiast takim bardzo istotnym elementem naszych dzisiejszych zajęć, o którym chciałem Państwu powiedzieć i chciałem, żeby on został z Państwem przez całe nasze dzisiejsze, przez całe nasze zajęcia w tym semestrze, ale również dużo, długo dłużej, jest coś, co się nazywa cyklem życia projektu. No i ten cykl życia projektu chciałbym wspólnie z Państwem tutaj narysować. Powiedzieliśmy sobie, że projekt jest wyzwalany tą potrzebą biznesową, czyli mamy nasz wyzwalacz projektu i pierwszą fazą, która jest taka bardzo charakterystyczna, zanim ja w ogóle projekt rozpocznę, jest faza, która się czasem nazywa przygotowaniem projektu. Ta faza nie jest częścią projektu, ale jest bardzo ważna, ponieważ w rezultacie tej fazy ja powinienem odpowiedzieć na bardzo ważne, pierwsze, strategiczne pytanie. Jak Państwo myślicie, o co ja muszę zapytać sam siebie i całej mojej organizacji, zanim rozpocznę projekt? Po co? Co chcemy osiągnąć? Czy nas na to stać i czy w ogóle jest sens? Czyli tutaj zadaję pytanie, czy ja w ogóle chcę i mogę ten projekt zrobić. Można powiedzieć, że to jest faza analityczna i w ramach tej fazy tak naprawdę musi się zadziać tutaj kilka rzeczy. Muszę wybrać pewnych decydentów i dostarczyć tym decydentom informacji niezbędnych do podjęcia tej pierwszej decyzji strategicznej. Te informacje nazywają się założeniami projektu. Czyli tutaj powstają założenia projektu. Jest to element dokumentacji projektu, natomiast forma może być dowolna. To słuchajcie, może być rozmowa, to może być dyskusja, albo to może być kilkusetstronicowe studium wykonalności. Czyli to znów będzie bardzo zależało od projektu, jakich informacji ci decydenci będą potrzebowali, żeby podjąć tę decyzję, która brzmi go or not go, czyli idziemy czy nie idziemy dalej. Jeżeli już wiemy, że idziemy dalej, to rozpocznie się druga, bardzo charakterystyczna faza projektu, która się czasem nazywa inicjowaniem projektu. To jest faza, która w rozumieniu metodyki zarządzania projektami jest już etapem projektu, czyli ma swój plan, jest realizowana zgodnie z pewnym planem. Jeżeli pierwsza faza, faza przygotowania, odpowiadała na pytania, czy projekt warto robić, to na jakie pytania ma odpowiedzieć druga faza? Ta odpowiada czy, a ta odpowie jak dokładnie, czyli jak ja ten projekt chcę zrealizować, jaki mam pomysł na trzecią fazę, na fazę realizacji. Troszkę mi się pisak już wypisał. Realizacja. Proszę Państwa, realizacja, jak to realizacja, jest związana i to Państwo bardzo ładnie pokazaliście w tym obszarze pojęciowym tej chmurze tagów, jest związana z realizacją zgodnie z pewnym ustalonym planem. Czyli tutaj się pojawi coś, co mogę nazwać planem projektu. Natomiast realizacja będzie związana z koordynacją prac w ramach zespołu projektowego. Ten zespół może być bardzo, bardzo złożony. W takim razie odpowiedzmy sobie jeszcze na jedno bardzo ważne pytanie.
żebyśmy zrozumieli, co się wewnątrz tej fazy dzieje. Powiedzmy sobie, że istnieje w projekcie taka osoba, która pełni rolę kierownika projektu. Będziemy o tym kierowniku projektu bardzo dużo mówić, bo to jest jedna z najbardziej istotnych osób w zespole zarządzania projektem. Co ciekawe, nie najważniejsza, bo jest inna, ważniejsza od kierownika projektu, bardziej decyzyjna, ale od kierownika projektu bardzo dużo zależy. Kierownik projektu i metodyki zarządzania projektami tak naprawdę najwięcej dają tej osobie, która pełni tę rolę. I pytanie brzmi, co na co dzień robi kierownik projektu? Kierownik projektu będzie odpowiedzialny za planowanie, czyli kierownik projektu tworzy plan, czyli wykonuje taki krok, który się nazywa planuj. No i jeżeli kierownik projektu zaplanował projekt, powiedzmy, zakończył fazę inicjowania, jesteśmy w tym punkcie czasu, przychodzi następnego dnia do pracy, to co zaczyna robić? Stworzył plan, plan został nawet zatwierdzony, jest uzgodniony. I co kierownik projektu zaczyna robić? Obowiązki są już mniej więcej podzielone, zespół też tutaj jest zbudowany, czyli tak naprawdę wszystkie zasady, standardy, zespół są zbudowane, wszyscy, słuchajcie, w blokach startowych gotowi do działania, ale jeszcze żadne prace się nie rozpoczęły. Ten podział obowiązków, dobór zespołu będzie się raczej dział troszeczkę wcześniej, bo tutaj przy wejściu do fazy realizacji, czyli na zakończenie inicjowania projektu, jak ślepy koń w Wielkiej Pardubickiej, nie widzę przeszkód, żeby rozpocząć realizację. Już wszystko mam ustalone, ale jeszcze nic się nie zaczęło dziać. Czyli co ja zaczynam robić jako kierownik projektu? Koordynować działania, a tak naprawdę, żeby coś się zaczęło dziać, muszę zacząć delegować pracę. Czyli wykonuję taki krok deleguj. Czyli patrzę na plan, patrzę, do kogo te zadania są przypisane i mówię, słuchaj stary, pamiętasz, tam powinieneś dzisiaj zacząć. Tak, tak, mówi osoba, która pełni rolę kierownika zespołu. Tutaj mamy kierownika zespołu, napiszę w skrócie KZ. Pamiętam, faktycznie czekałem, aż do mnie przyjdziesz. Już zaczynam pracę, jeszcze popatrzmy, co mam zrobić, uzgodnimy kwestie związane z realizacją, czyli następuje bardzo ważna interakcja pomiędzy tymi dwoma rolami, delegowanie pracy do wykonania. Jak kierownik projektu delegował pracę, zlecił jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte zadanie, ta praca ruszyła, to co w kolejnym kroku będzie robił? Prace idą i co ja teraz jako kierownik weryfikuję, czy zadania są wykonywane w terminie, w sposób prawidłowy i czy możemy lecieć dalej. Dokładnie. Ten krok nazywa się monitoruj, czyli ja monitoruję postępy. Monitoruj. I może się okazać, proszę Państwa, no właśnie, czy możemy lecieć dalej, że ja potrzebuję dokonać pewnych korekt moich planów. Niektóre korekty mogę robić sam, na niektóre będę potrzebował zgody moich mocodawców, moich decydentów. Ten krok nazywa się steruj. Czyli kierownik projektu będzie pracował w takim cyklu. Planuj, deleguj, monitoruj, steruj. Ale proszę Państwa, żeby to zadziałało, to ja muszę ten zakres pracy, który jest tutaj, podzielić na pewne małe cząstki, nazywane w metodykach zarządzania projektami work packages, co jest tłumaczone w niektórych metodykach jako pakiet prac, w innych jako grupa zadań. Czyli to są pewne grupy zadań, grupa zadań. To jest taki kontenerek, który ja właśnie mogę delegować kierownikowi zespołu, przekazując mu odpowiedzialność za wykonanie pewnej pracy. Ale z tego wynika, że jeżeli faza realizacji trwa 2 lata na przykład, to ja powinienem zaplanować na stosunkowo szczegółowym poziomie 2 lata naprzód. Czyli podzielić robotę między ludzi na 2 lata naprzód. No i pytanie, czy to jest realne waszym zdaniem? Bo możliwe jest. Ja wezmę sobie jakieś narzędzie do zarządzania projektami, będziemy omawiać Microsoft Project,
i tam pokażemy sobie, jak tę robotę podzielić. Tylko pytanie, czy to jest realne i zasadne. Rozplanować robotę między ludzi na rok, dwa lata naprzód. Jak myślicie? Nie jest. Za duży okres. Co się, słuchajcie, bo jeżeli ja taki plan zrobię, widziałem takie plany, są organizacje, które to robią z różnych powodów, mimo że to jest metodycznie niezasadne. Co się z tym planem bardzo szybko stanie? Na co ja będę musiał bardzo duży wysiłek przyłożyć? Będzie trzeba go co chwilę zmieniać. Słuchajcie, utrzymanie i aktualizacja planu będzie potwornie droga. Ponieważ zarządzanie projektami, jak ja to mówię, to jest robienie rzeczy mądrych, to działanie najprawdopodobniej nie jest mądre, to ja muszę do mojego modelu zarządczego wprowadzić jakiś sposób, który ograniczy mi horyzont planowania szczegółowego. To znaczy powiem sobie, potrzebuję mieć ogólny plan projektu, bo tego potrzebuję, taki grubą krechą określony na te dwa lata, ale to jest naprawdę bardzo ogólny plan, ale potrzebuję umieć zaplanować pewne tu i teraz, które pozwoli mi zarządzać operacyjnie właśnie w tym cyklu planuj, deleguj, monitoruj, steruj. I taką najprostszą rzeczą, którą możecie zrobić z takim harmonogramem, to podzielić go na mniejsze części, czyli wprowadzić podział na tak zwane etapy zarządcze. Projekt, jak widzicie, będzie miał dwa bądź więcej etapów, bo inicjowanie jest etapem, no i faza realizacji może być podzielona na dalsze etapy. I teraz to, co jest ważne, że dla pojedynczego etapu ja będę robił plan bardziej szczegółowy, gdzie tutaj te elementy to będą właśnie te moje grupy zadań. Czyli powiem sobie, na pewnym poziomie ogólności, czyli to jest cały czas ten sam element, grupa zadań, grupa zadań, grupa zadań. Na pewnym poziomie ogólności tutaj muszę zrobić jakieś 2,5 takiej grubej pracy, ale w szczegółach, żeby to zrobić, to potrzebuję wykonać 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zadań. I te zadania umiem już przypisać konkretnym osobom do wykonania, ale ten okres to jest na przykład 1 miesiąc albo 2 miesiące. Czyli to jest ten horyzont czasu, w którym ja umiem mój projekt zaplanować. To, co jest ważne, to koniec każdego etapu jest związany z osiągnięciem jakiegoś rezultatu. Czyli tutaj osiągam pewne rezultaty cząstkowe, ale na koniec projektu muszę wykazać, że dostarczyłem ten produkt końcowy projektu, czyli to, co wynika z mojej definicji projektu, czyli stworzenie tego planu z podziałem na etapy, z określeniem rezultatów cząstkowych na koniec każdego etapu jest tak naprawdę dowodem na to, że ja wiem, jak ten produkt końcowy dostarczyć. I proszę Państwa, bardzo chciałbym, bo to jest, jeżeli to jest taka definicja projektu, to jest kręgosłup projektu. My na tym kręgosłupie będziemy obudowywać te wszystkie mięśnie, prawda, ścięgna, narządy wewnętrzne, żeby ten nasz projekt zbudować, ale to będziemy właśnie na tym szkielecie obudowywać. Bardzo jest dla mnie ważne, żebyście rozumieli ten model fazowy. Czyli, że mamy fazę przygotowania, gdzie odpowiadamy na pytanie, czy projekt robimy, inicjowania, gdzie planujemy realizację, realizację, którą dzielimy na mniejsze części, w ramach jednej części zaczynamy delegować zadania, monitorować, sterować, podejmować pewne decyzje taktyczne. Koniec każdego etapu jest związany z osiągnięciem pewnego efektu cząstkowego i tak etap po etapie, a w etapach grupa zadań po grupie zadań dojeżdżam do osiągnięcia mojego produktu końcowego. Jeżeli macie Państwo do tego jakieś pytania, na bieżąco bardzo proszę zadawajcie mi na czacie, bo to jest chyba, słuchajcie, najważniejszy, jeden z kilku najważniejszych rysunków, który dzisiaj zrobiłem, bo on nam ustawia naprawdę, tak naprawdę całe myślenie o projekcie. Niby nic skomplikowanego, jak się to narysuje i się o tym mówi, natomiast w praktyce jest tak, że ludzie bardzo różnie do tego podchodzą i realizują projekty bez wyodrębnienia pewnych faz, co powoduje bardzo szereg groźnych sytuacji w tych projektach. Także to jest dosyć istotna rzecz, jedna z najistotniejszych rzeczy, o których sobie dzisiaj mówimy.
Macie to oczywiście Państwo w naszych materiałach, to znaczy ten model fazowy jest tak troszkę bardziej ogólnie rozrysowany w naszej prezentacji. To, co jest ważne, że pewne parametry, znaczy korzyści z projektu będą osiągane po projekcie, natomiast te fazy będą tutaj występowały. I teraz, proszę Państwa, co robią metodyki zarządzania projektami? Metodyki zarządzania projektami mówią, że tak naprawdę my w tych fazach wykonujemy bardzo podobne, powtarzalne działania, czyli definiują procesy, które opisują nam typowe działania w poszczególnych fazach. I na przykład w metodyce PRINCE2 takich procesów jest 7. To jest proces przygotowania projektu, który mówi, co się powinno zadziać w przygotowaniu projektu. To jest proces inicjowania projektu, który mówi, co się powinno zadziać w inicjowaniu projektu. To jest proces zarządzania końcem etapu, który mówi, w jaki sposób przełączam się pomiędzy etapami w projekcie. To jest proces sterowania etapem, który mówi, co na co dzień będę robił jako kierownik projektu, czyli tutaj będę miał to delegowanie zadań, monitorowanie i sterowanie. Na koniec każdego etapu znów będę przełączał się pomiędzy etapami. To jest proces zamykania projektu, który uruchomię w momencie, kiedy projekt będzie się kończył, czyli zobaczę, że już dostarczyłem produkt końcowy projektu. I to jest proces zarządzania strategicznym projektem, który jest związany z podejmowaniem najistotniejszych decyzji na poziomie strategicznym podczas realizacji projektu. Także tych 7 procesów będzie w sposób powtarzalny mówiło, jak zarządzać bytem niepowtarzalnym, bo projekty są niepowtarzalne. My o tych procesach będziemy mówić w trakcie naszych zajęć, ale dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć o 2 z nich. O procesie przygotowania projektu i o procesie inicjowania projektu. Czyli o tych procesach, które dzieją się przed fazą realizacji. Jeżeli byśmy sobie popatrzyli na cele poszczególnych faz, czyli na cel fazy przygotowania projektu i na cel fazy inicjowania projektu, to faza przygotowania projektu powinna nam odpowiedzieć na pytanie, czy jest sens projekt robić. No i w ramach przygotowania projektu, co do zasady, powinienem wybrać decydentów, dostarczyć im danych do podjęcia decyzji, czy warto ten projekt robić, oraz również powiedzieć, w jaki sposób wyobrażam sobie realizację kolejnego etapu, czyli jakie działania, jeżeli będzie decyzja, tak, idziemy dalej, w jaki sposób będę ten projekt inicjował, bo inicjowanie projektu może się już wiązać z zaangażowaniem szerszych zasobów organizacji, być może poniesieniem pewnych kosztów na wykonanie pewnych analiz, no i w związku z tym te prace również powinny być kontrolowane. Tak, popatrzmy sobie, proszę Państwa, na ten proces, który jest tutaj. Powiększmy sobie nasze przygotowanie projektu i zobaczmy, jakie działania się tutaj dzieją. Organizacja, która zleca przygotowanie projektu, czyli pojawia się nasza potrzeba biznesowa, w pierwszym działaniu wskazuje tak naprawdę jedną osobę. Kogoś, kogo my możemy nazwać sponsorem, właścicielem projektu. W metodyce PRINCE2 ta osoba nazywa się przewodniczący, no tak się nazywa. Przewodniczący Komitetu Sterującego, w skrócie PKS. Nieważne. Ważne, że jest to osoba, która może podejmować w projekcie decyzje strategiczne. To będzie osoba, która podejmie decyzję, idziemy dalej. Ta osoba zwykle będzie wskazywać drugą osobę, która będzie zarządzać projektem na poziomie operacyjnym, czyli wskazuje kierownika projektu. Kierownik projektu zastanawia się, dobra, no to jakie my mamy doświadczenia z tego projektu? Czyli zbiera doświadczenia z poprzednich projektów po to, żeby nie wyważać otwartych drzwi. I potem wspólnie z przewodniczącym zaczyna budować uzasadnienie biznesowe oraz produkt końcowy projektu, czyli zastanawia się, po co my ten projekt robimy, jakie są cele tego projektu, jak złapać balans między kosztami, korzyściami a ryzykiem i co ja w tym projekcie muszę dostarczyć. Będzie to wymagało zaangażowania większej liczby osób, więc zwykle równolegle do tego jest projektowany zespół zarządzania projektem. Zbierane to jest wszystko razem do pewnego produktu zarządczego, który może mieć formę dokumentu, prezentacji, czegokolwiek.
i nazywa się Założenia projektu. Tu również jest wybierane coś, co się nazywa formuła realizacji projektu, czyli odpowiedzenie sobie na pytanie, czy produkty projektu dostarczę w ramach naszej organizacji, bo dysponuję odpowiednią wiedzą i zasobami, czy też na przykład będę te prace zlecał na zewnątrz. Również w ramach przygotowania projektu planuję inicjowanie projektu, tylko, czyli mówię, co będzie dalej. Czyli wychodzę stąd z przygotowania projektu z pewnymi informacjami. I te informacje pozwolą podjąć pierwszą decyzję strategiczną. Tak, idziemy dalej, co uruchomi mi proces inicjowania projektu. Czyli powie, wiemy już, że chcemy, to teraz powiedzmy sobie jak. W ramach inicjowania projektu ustalane są wszystkie standardy i zasady, które będą stosowane w projekcie. Te standardy i zasady w metodykach zarządzania projektami dotyczą zarządzania komunikacją, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością oraz zarządzania czymś, co się nazywa konfiguracją projektu. Tu dosyć istotnym elementem jest sposób zarządzania zmianami. Również obok tych standardów powstaje chyba najważniejszy dokument inicjowania projektu, który już, o którym już mówiliśmy, plan projektu, ale na ten plan projektu nakładane są mechanizmy kontroli, tak zwane mechanizmy sterowania, czyli tutaj mamy podział projektu na etapy, określenie kamieni milowych, określenie tolerancji, dobór technik monitorowania projektu. Ponieważ w przygotowaniu projektu uzasadnienie biznesowe, jak widzicie, powstawało w zarysie. W ogóle w przygotowaniu projektu my robimy tyle, ile trzeba, żeby podjąć decyzję, nie więcej, więc uzasadnienie biznesowe powstawało w zarysie, to w inicjowaniu projektu muszę to uzasadnienie biznesowe dopracować. Moment, w którym ja pozyskuję bardzo dużo nowych informacji o projekcie, to jest stworzenie planu projektu, czyli tak naprawdę po zaplanowaniu projektu ja się w moim projekcie dowiaduję bardzo wielu ciekawych rzeczy. I to wszystko razem jest zbierane do chyba najważniejszego produktu zarządczego w metodyce, która się nazywa dokumentacja inicjowania projektu, w skrócie DIP. DIP jest określany w metodykach zarządzania projektami mianem kontraktu pomiędzy kierownikiem projektu a tak zwanym komitetem sterującym na zarządzanie projektem. Kontrakt, jak to kontrakt, mówi o tym, jakie zasady będziemy stosować, kto za co odpowiada, kto o czym decyduje. I proszę Państwa, nasze warsztaty na ćwiczeniach będą właśnie dotyczyły działań związanych z przygotowaniem i zinicjowaniem projektu, czyli z powiedzeniem sobie, jak my projekt dopisany w cudzym przypadku będziemy chcieli zrealizować. Ta dokumentacja inicjowania projektu, słuchajcie, jest agregatem. Ona pokazuje te elementy, które powstaną w przygotowaniu i w inicjowaniu, czyli tło projektu, co wchodzi w zakres, jakie przyjmujemy ograniczenia i założenia, kto jest użytkownikiem, jakich mamy interesariuszy, jakie są punkty styku naszego projektu z innymi projektami. Również tutaj wskazujemy bardzo istotną z punktu widzenia kierownika projektu rzecz, czyli co ja w tym projekcie mam dostarczyć. Posłuchajcie, opracowanie, dostarczenie produktu końcowego projektu, czyli dostarczenie tego elementu, który jest na wyjściu z mojego projektu tutaj, prawda, który zdefiniowałem jako wynik działań opisanych w planie, to jest najważniejsza kompetencja i odpowiedzialność kierownika projektu. Ostatnio miałem takie spotkanie, kick-off meeting, to jest to spotkanie, które się tak zwykle odbywa na koniec właśnie inicjowania projektu, i tam kierownik projektu prezentuje właśnie dokumentację inicjowania projektu. No i padło takie pytanie, ja w tym projekcie pełnię rolę przewodniczącego. Paweł, słuchaj, no to czego ty ode mnie oczekujesz jako od kierownika projektu? I słuchajcie, na takie pytanie zawsze jest jedna odpowiedź. Mówię, Marek, no jeżeli o to mnie pytasz, to odpowiedź zawsze jest jedna. Ja oczekuję od ciebie, że dowieziesz rezultat projektu, że dostarczysz produkt końcowy zgodnie z założeniami, w ustalonym terminie, z ustaloną jakością, w ustalonym budżecie. To jest twoja odpowiedzialność jako kierownika projektu. Dlatego, proszę Państwa, określenie tego produktu końcowego projektu z punktu widzenia kierownika projektu jest fundamentalne.
Ja czasem proponuję zespołom projektowym taką zabawę, taki test. W momencie, kiedy nie ma jeszcze dobrych założeń projektu, ale jest już pewna grupa ludzi, która pracuje nad projektem, zadać w tej grupie ludzi bardzo proste pytanie. Czym nasz projekt ma się skończyć? I słuchajcie, moje doświadczenia, a zajmuję się zarządzaniem projektami już chyba 12 lat, moje doświadczenia pokazują, że pięcioosobowy zespół jest w stanie wygenerować 7 różnych wizji końca projektu. Czyli na dodatek wizji rozbieżnych ze sobą. A z punktu widzenia kierownika projektu, to jest moja główna odpowiedzialność. Ja mam dostarczyć produkt końcowy. Jeden z moich kolegów, świetnych menadżerów, ma w tej sytuacji takie powiedzenie, bo mówi, no wiesz, bo to chodzi o to, żeby na końcu projektu nie padły te straszne słowa, a wiesz, spodziewałem się czegoś innego, tego nie chcemy. Czyli zdefiniowanie tego produktu końcowego z punktu widzenia kierownika projektu będzie bardzo fundamentalnym elementem definicji projektu. Dużo o tym mówię i my przy planowaniu i zarządzaniu jakością będziemy mówić, jak ten produkt końcowy projektu zdefiniować. Formuła realizacji projektu mówi o tym, jak będę dostarczał produkty projektu, czyli czy zrobię to sam w mojej organizacji, czy muszę wejść w partnerstwo z kimś, czyli wspólne przedsięwzięcie partnerskie, czy na przykład formuła generalnego wykonawcy, czy inwestora zastępczego, czy selektywny outsourcing. Uzasadnienie biznesowe projektu, czyli tutaj muszę zważyć kasę, czyli nakłady inwestycyjne versus korzyści. Jeszcze wziąć pod uwagę do tego ryzyko, czyli tutaj jest odpowiedzenie sobie na pytanie, po co ja ten projekt robię? Jakie korzyści jako organizacja chcę z tego projektu osiągnąć? Zespół zarządzania projektem. Ludzie, którzy pełnią w projektach pewne role. Projekt co do definicji nawet jest strukturą tymczasową. I o tym będziemy mówić na kolejnych naszych zajęciach, że w projektach nie mam stanowisk, tylko w projektach mam rolę. Na przykład ja na co dzień w mojej pracy pełnię rolę, no przepraszam, mam stanowisko dyrektora Centrum Obsługi Informatycznej. Zarządzam prawie 100-osobowym wydziałem, którego zadaniem jest utrzymanie i rozwój systemów informatycznych. Ale w jednym projekcie mogę być przewodniczącym, w innym wsparciem, w innym nadzorem, w innym użytkownikiem, w innym dostawcą, w innym mogę być może być kierownikiem projektu, a w jeszcze innym mogę być członkiem zespołu, który ma wykonać pewne prace. Czyli tak naprawdę moją odpowiedzialność w projekcie definiuje nie moje stanowisko w tak zwanej organizacji stałej business as usual, tylko rola, którą pełnię w projekcie. Biorąc pod uwagę, że mogę równocześnie uczestniczyć w kilku projektach, a na dodatek w projekcie mogę pełnić więcej niż jedną rolę, to świadomość roli, którą gram w danym projekcie jest, słuchajcie, bardzo, bardzo istotna w kontekście rozumienia swojej odpowiedzialności, kompetencji i decyzyjności. I dlatego określenie, kto jest kim w projekcie, będzie bardzo ważnym elementem, który również będzie częścią naszej pracy na warsztatach. W ramach projektu określa się również 4 strategie, o których mówiłem. My w ramach warsztatów będę chciał, żebyśmy opracowali jedną z tych strategii, strategię zarządzania komunikacją, czyli powiedzieli sobie, że skoro już mamy zespół, to kto, komu, co, jakim kanałem komunikacyjnym będzie przekazywał. Bo zasady komunikacji w projekcie można zrobić w bardzo różny sposób, w zależności od stopnia złożoności i formalności tego projektu. I kolejnym bardzo ważnym, chyba najważniejszym elementem będzie plan projektu wraz z mechanizmami sterowania. Dodatkowo w ramach warsztatów będziemy robić plan pierwszego etapu, czyli plan operacyjny i wstępny rejestr ryzyka, czyli listę zidentyfikowanych ryzyk wraz z zaplanowanymi reakcjami na te ryzyka. Więc można powiedzieć, że to, co widzimy tutaj, to będzie główny przedmiot naszej pracy warsztatowej i o tym będę mówił na naszych kolejnych wykładach. Proszę Państwa, natomiast jeżeli chodzi o różne metodyczne podejścia do zarządzania projektami, to ja na ten moment mówiłem o takim klasycznym ujęciu zarządzania projektami. Natomiast tych podejść jest troszkę więcej. Żeby tutaj Państwu cały ten model zarządczy skomplikować, to
wprowadźmy sobie znów taki dwuwymiarowy podział. Pierwszy to jest znajomość rezultatu, a drugi, o tutaj mi zniknęło, tutaj w osi pionowej powinna być metoda, chyba mi nagłówek przykrył, tutaj powinien być napis metoda. Przepraszam Państwa, będę musiał to zaktualizować. Czyli mogę znać albo nie znać rezultat projektu, albo znać albo nie znać metodę dojścia do tego rezultatu. Jeżeli znam obie te rzeczy, to znaczy wiem, do czego dążę i wiem, jak to zrobić, tutaj mam takie najbardziej klasyczne zarządzanie projektami. Ale mogę nie znać jednego z tych elementów, czyli albo nie wiedzieć, do czego dążę, ale wiem, jak tam dojść, tylko nie wiem za bardzo, gdzie dojdę, albo wiem, do czego dążę, ale nie wiem, jak tam dojść, czyli nie znam drogi. Widzę cel, ale nie znam drogi. I tutaj być może Państwo słyszeliście o pewnych metodykach, które się nazywają zwinnymi, adaptacyjnymi, tak w skrócie agile, czy tam po angielsku agile, które można wykorzystać właśnie w przypadku, jeżeli macie kłopot ze zdefiniowaniem rezultatu albo metody osiągnięcia tego rezultatu. Ale będą też projekty, i to będą bardzo ciekawe projekty, w obszarach badawczych głównie, które to projekty są realizowane wtedy, gdy nie znacie ani metody, ani rezultatu. Przykładem takiego projektu, w którym uczestniczyłem, to był projekt badawczy, który miał odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przechować świeżego ananasa w puszce aluminiowej i ta technologia, która zostanie opracowana, powinna być możliwa do wdrożenia produkcyjnie, a na dodatek powinna być opłacalna ekonomicznie. I nie mieliśmy pojęcia, co to będzie. Czy to będzie na przykład galwanizacja, czy to będzie domieszkowanie tego aluminium, czy to będzie powłoka lakiernicza, czy jakaś inna metoda, która spowoduje, że ten świeży ananas włożony do tej puszki aluminiowej nie zacznie wchodzić w reakcję, bo normalnie wchodzi. I tutaj wchodzimy w obszar bardzo ciekawych projektów, gdzie są stosowane metodyki hybrydowe, nazywane czasem Extreme Project Management, czyli takie ekstremalne zarządzanie projektami. Projekty zwykle bardzo wysokiego ryzyka, ale bardzo ciekawe. Projekty na przykład związane z badaniami klinicznymi. Też w takich projektach uczestniczyłem. Też często dotykają tego obszaru. Są takie poszukiwawcze projekty, gdzie nie wiadomo, gdzie dojdziecie. Nie znacie drogi i odkrywacie po kolei kolejne możliwości wraz z rozwojem tego projektu. Natomiast oba te podejścia, tak jak powiedziałem, klasyczne i zwinne, można łączyć. I można je łączyć w ten sposób, że w ramach jednego projektu zarządzam pewnymi pracami w sposób klasyczny, ale pewnymi pracami zarządzam w sposób adaptacyjny. No to dobra, powiedzmy sobie troszkę więcej, na czym polega to adaptacyjne zarządzanie projektem. W klasycznym ujęciu, jak Państwo widzicie, planuję projekt, czyli rozplanowuję sobie wszystkie prace i etap po etapie, a w etapach grupa zadań po grupie zadań zaczynam moje projekty realizować. Plan będzie opisywał takie cztery parametry projektu: czas, koszt, zakres i jakość, czyli będzie mówił, w jakim czasie, za jakie pieniądze, co mam dostarczyć, jakie są parametry jakości tego czegoś. Natomiast taki sposób stworzenia planu wymaga zdefiniowania tego rezultatu, czyli produktu końcowego projektu. W sytuacji, kiedy ja nie umiem tego zrobić, bo jak Państwo pamiętacie z naszej prezentacji, nie znam rezultatu albo nie znam metody, mogę do tego planowania podejść nieco inaczej. Powiedzieć, co prawda nie umiem tego rezultatu określić, ale w takim razie ustalę sobie inną wartość, ustalę sobie czas. I na przykład powiem, że na mój projekt mam 2, 4, 6, 8, 10 tygodni. 10 tygodni przeznaczam na mój projekt. Dodatkowo dzielę ten czas na równe kawałki. Dodatkowo angażując cały zespół, wiem, że na przykład 2 tygodnie pracy zespołu kosztują mnie 10 tysięcy złotych. Czyli sumarycznie mam koszt 50 tysięcy złotych. To jest kasa, którą zgadzam się wydać na realizację mojego projektu. Czyli ustalam sobie budżet, ustalam sobie czas. Natomiast nie wiem, co tak naprawdę mam dostarczyć. Mam pewną potrzebę biznesową, czyli wiem, jaką potrzebę biznesową chcę zrealizować, ale nie wiem czym.
Więc zaczynają się pojawiać pewne pomysły. Ja te pomysły spisuję i te pomysły mają w postaci takiej listy takie dwie cechy. Są oszacowane, jeżeli chodzi o pracochłonność, i są spriorytetyzowane od bardziej mądrych, bardziej zasadnych, bardziej rokujących do mniej. No i mówię sobie, dobra, to w ciągu 2 tygodni jestem w stanie z tej listy zrealizować te 3 rzeczy. No i coś tutaj już zobaczę. Coś mi się tutaj pojawi. Jakieś takie coś. Ale te pomysły w trakcie pojawiają się nowe. Patrzę na to, patrzę na listę pomysłów i mówię, dobra, no to w ciągu kolejnych 2 tygodni te kolejne mogę zrobić. No i na koniec, po 4. tygodniu mam coś takiego. No fajnie, mówię, to nie jest chyba w złym kierunku trochę idę, ale pojawiły się nowe pomysły. Cały czas ta lista żyje, więc znów w kolejne 2 tygodnie zrealizuję już coś takiego. Prawda? No i tak dalej, i tak dalej. No i na sam koniec doprowadzę do rezultatu, który nie był możliwy, albo był bardzo trudny do zdefiniowania na początku, ale tak kawałek po kawałku ja sobie do niego dochodziłem. I to jest właśnie podejście takie zwinne, które pozwala wam planować pracę, kiedy nie znacie rezultatu tych prac albo metody. Słuchajcie, przy tym podejściu trzeba się zgodzić z pewnymi rzeczami, bo tutaj jest bezpiecznie. Tutaj wiem, do czego dążę, wiem, ile za to zapłacę, wiem, ile to będzie trwało. A tutaj wiem tylko, ile za to zapłacę, ile to będzie trwało, ale nie wiem, co dostanę. Czyli muszę się zgodzić z tym, że wynik, który uzyskam za 50 tysięcy i 10 tygodni, nie będzie wynikiem satysfakcjonującym. Ale jeżeli dobrze będę tym procesem zarządzał, to będzie najlepsza możliwa rzecz, którą w tym czasie i za te pieniądze mógłbym dostać. Jeżeli będzie niewystarczająca, mogę dołożyć kolejne 2 tygodnie i kolejne 10 tysięcy, ale to będzie moja bardzo świadoma decyzja. Może się tak zdarzyć, że już tutaj osiągnę wynik satysfakcjonujący. I na tym polega właśnie ta zwinność tego podejścia. Zwinność, którą mogę łączyć razem z innymi elementami typowymi, zarządczymi w takim modelu klasycznym. I metodyki, które opisują ten proces adaptacyjny, to jest na przykład metodyka Scrum, która jest dosyć często stosowana w projektach informatycznych związanych z tworzeniem oprogramowania. Więc tutaj o tym podejściu chciałbym, żebyście Państwo pamiętali, ponieważ ono może mieć zastosowanie w szczególności w ramach procesów sterowania etapem, gdzie pewne prace adaptacyjne będę chciał tutaj zrealizować właśnie zgodnie z tym modelem, zgodnym z Agile. Proszę Państwa, kilka dobrych informacji na teraz. Pierwsza z nich jest taka, że każdy projekt jestem w stanie bardzo dokładnie sparametryzować. To znaczy, każdy projekt jest opisany 6 zmiennymi. To jest czas, w którym będę realizował projekt, koszt, który wydam na projekt, zakres, czyli to, co mam dostarczyć, jakość, czyli potwierdzenie, kiedy uznam, że zakres, czyli produkty projektu spełniają oczekiwania jakościowe, korzyści, których spodziewam się jako biznes po eksploatacji produktów projektu i ryzyko związane z czy to wytwarzaniem projektu, produktów projektu, czy to realizacją, eksploatacją produktów projektu po zakończeniu projektu. I tak naprawdę całe zarządzanie projektami sprowadza się do zdefiniowania i kontroli tych 6 parametrów. Słuchajcie, tam nic więcej w zarządzaniu projektami nie ma. Wszystkie metodyki zarządzania projektami mówią o tym, jak zdefiniować i kontrolować tych 6 parametrów. Te 4 parametry, czas, koszt, zakres, jakość, są czasem przedstawiane w postaci takiego trójkąta, bo nazywane są czasem parametrami operacyjnymi, czyli parametrami, które pozwalają mi na co dzień zarządzać projektem. I te parametry są opisane planem, czyli plan powinien mi pokazywać czas, koszt, zakres, jakość, mówiąc, w jakim czasie, za jakie pieniądze, co wykonam i kiedy uznam, że to jest dobre. Natomiast, proszę Państwa, jest tak, że
My przygotowując i inicjując projekt, określamy te parametry, natomiast nie ma projektów, nie znam takich projektów, które byłyby przeprowadzone od początku do końca zgodnie z tak zwanym planem bazowym. Te parametry w trakcie realizacji projektu będą Wam fluktuować. One czasem będą szalały tam w trakcie projektu. I odpowiedzialnością kierownika projektu jest utrzymywanie tych parametrów w granicach bezpiecznych odchyleń. Słuchajcie, są takie trzy przyczyny fluktuacji tych parametrów. No, zastanówmy się, jakie. Dlaczego nie jesteśmy w stanie określić tych parametrów przed rozpoczęciem projektu i zrealizować projekt bez żadnych fluktuacji tych parametrów? Co wpływa na to, że te parametry nam się zmieniają w trakcie projektu? Zaczynają pływać. Są takie trzy główne przyczyny. Czat jest do Waszej dyspozycji. Dlaczego parametry w projekcie mogą się zmieniać? Wydłuża się czas, zmienia się budżet, coś z zakresem jest nie tak. Co się może dziać? Zmiana wizji projektu, tak jest. Albo całej wizji to będzie duża zmiana, albo jakiegoś parametru. Czyli szereg pojawia nam się, proszę Państwa, propozycji. Czyli pojawia nam się zmiana wizji projektu, nieprawidłowości z biura projektowego, logistyka może zawalić, ktoś może odpaść z projektu, tak jest. Proszę Państwa, czyli będą to zmiany, które świadomie chcę wprowadzić do projektu, czyli na przykład dodać coś do zakresu ryzyka, które będą się materializować, czyli na przykład ktoś odpadnie z projektu albo logistyka zawali, to jest ryzyko, zmaterializuje się. I jeszcze jeden element. Proszę Państwa, my planując projekt będziemy wykonywać w takim procesie planistycznym taki krok, który się nazywa szacowanie. To znaczy będziemy się zastanawiać, ile czasu i ile pieniędzy wydamy na realizację poszczególnych zadań. No to moje pytanie do Was jest, jak ludzie szacują? Jeżeli macie oszacować pracochłonność jakichś prac, to jak się to dzieje? Lepiej przeszacować w górę. No nie zawsze, proszę Pana, nie zawsze, Panie Miłoszu. Trzeba szacować realnie, jakkolwiek jasne. My mamy tendencję do przeszacowania albo w niektórych przypadkach nie doszacowujemy. Są takie dwa syndromy psychologiczne, które mogą się ujawnić przy szacowaniu. To jest syndrom studenta i prawo Parkinsona, które powoduje, że my te przeszacowania konsumujemy. Polecam Państwu znakomitą książkę świętej pamięci pana Eliahu Goldrada, która się nazywa Łańcuch Krytyczny, który się rozprawia właśnie z tymi dwoma syndromami, z tym prawem studenta i syndromem studenta i prawem Parkinsona. My zwykle szacujemy w oparciu o doświadczenia, na oko. Możemy wstępująco, od ogółu do szczegółu, to jest bardzo dobre podejście, ale to, z czym się musimy zgodzić, to nasze oszacowania są obarczone błędem. Czyli my popełniamy błędy podczas szacowania. My tam mamy błędy planistyczne. I błąd planistyczny jest trzecią przyczyną, dla którego te parametry będą fluktuować. Nie jesteśmy w stanie zaplanować projektu z dokładnością do milisekundy i grosza. Więc musimy się od razu zgodzić, że nasze oszacowania będą obarczone pewnym błędem, ale dobra wiadomość jest taka, że metodyki zarządzania projektami mają odpowiedź na wszystkie te przyczyny odchyleń. I będziemy na przykład w przypadku błędów oszacowań mówić o zarządzaniu z wykorzystaniem tolerancji. Będziemy mówić o budżecie ryzyka, będziemy mówić o budżecie zmian, czyli pewnych mechanizmach, które wbudowujemy w metodykę, żeby kompensować te fluktuacje w trakcie trwania projektu. My mamy nawet takie powiedzenie, że jedyną pewną rzeczą w projekcie jest to, że nic nie jest pewne. I my z tą niepewnością w projekcie cały czas musimy żyć. Czyli jeśli ktoś lubi pracę bardzo stabilną, to zarządzanie projektami nie jest dla niego. Natomiast, proszę Państwa, to, co można zrobić podczas realizacji projektu, to określić sobie priorytety, to znaczy powiedzieć, który z tych parametrów jest bardziej ważny, a który jest mniej ważny. I taką techniką, która pozwala to zrobić, jest technika, która się nazywa
macierz kompromisów projektowych. Ona mówi tak, że z tych parametrów operacyjnych czas, koszt, zakres, jakość jeden można ustalić, czyli powiedzieć tego nie ruszamy, jeden optymalizować, czyli zmieniać go w jednym kierunku, tym pozytywnym, a dwa pozostałe będą leżały w tak zwanym obszarze negocjowalnym, czyli tam będę kompensował odchylenia. No to, proszę Państwa, tutaj nie ma jednej dobrej konstrukcji macierzy kompromisów projektowych. Wyobraźmy sobie projekt o taki bardzo na czasie, wprowadzenie na rynek szczepionki przeciwko COVID-owi. Z tych czterech parametrów, który byście ustalili, czyli taki, który kompletnie nie podlega żadnym negocjacjom, musi zostać dostarczony. Na pewno czas, jak najszybciej. Zastanówcie się, czy na pewno czas będzie ustalony. Bo ja bym ustalił inny parametr. Bezpieczeństwo szczepionki, czyli jakość. Moim zdaniem w przypadku badań klinicznych parametrem ustalonym jest jakość. Świetnie. Natomiast czas jak najszybciej, czyli ustaliłbym jakość, czyli w mojej macierzy kompromisów projektowych nie byłoby tak jak tu w tym przykładzie, tylko ustalona byłaby jakość, natomiast optymalizowałbym czas jak najszybciej. Powiedział, że mogę zapłacić za to więcej. Mogę na przykład szybciej wypuścić szczepionkę dla pewnej grupy wiekowej. Szczepionkę, która nie będzie mogła mieć zastosowania na przykład dla kobiet w ciąży czy dla kobiet karmiących, bo nie przeszła tych testów. Najprawdopodobniej jest bezpieczna, ale wolę wypuścić szczepionkę dla grupy wiekowej 15-60 lat, ale zrobić to szybko, żeby jak najszybciej faktycznie tę szczepionkę podać. Oczywiście ona musi być bezpieczna i potem rozszerzać badania kliniczne na inne grupy i w związku z tym moja macierz kompromisów projektowych mogłaby wyglądać tak jak tutaj. Natomiast jeżeli bym budował dom dla siebie, a nie miałbym gdzie mieszkać, to być może bym zoptymalizował albo ustalił czas, że ja się w ciągu roku muszę przeprowadzić. Potem nie będę miał gdzie mieszkać. Ale jeżeli mam gdzie mieszkać, to być może ustaliłbym jakość. Albo jeżeli bym nie miał zbyt dużo pieniędzy, no to bym powiedział, no będę budował dom taki, jakim nie stać, to koszt bym ustalił. Jak kupowałem swój pierwszy samochód w życiu, no to znalazłem taki samochód, który był w miarę, sprzedawca podał cenę, ja mówię, wie pan co, no ja nie mam tyle pieniędzy, no mogę panu zapłacić tyle i tyle, bo po prostu więcej nie mam, dla mnie jest to wartość ustalona, no, nie wezmę więcej tych pieniędzy, prawda, będzie ustalony koszt, no mogę zejść z jakości, no nie był to samochód wysokich lotów, no jeździł, to była jego główna cecha, prawda, natomiast no był jaki był, więc tutaj różne priorytety można ustalić. Mówię to Państwu po to, żebyście mieli Państwo świadomość, że nie ma jednej konstrukcji tej macierzy kompromisów projektowych. Także taki przekaz. OK. Jakie macie Państwo pytania do tej naszej części wprowadzającej? Bo skończyliśmy część wprowadzającą, więc to jest ten moment na swobodne zadawanie pytań. Wiecie Państwo, jak nie ma pytań, to są dwie możliwości. Albo wszystko jest jasne, albo wszystko jest tak bardzo niejasne, że nie wiadomo, o co zapytać. Chyba wszystko jasne. Dobrze. To proszę Państwa, zrealizowaliśmy nasz plan na dzisiaj. Na kolejnych zajęciach będę chciał Państwu powiedzieć o dwóch rzeczach. O uzasadnieniu biznesowym projektu oraz o środowisku projektu, czyli o budowie zespołu zarządzania projektem. Dwa duże tematy zajmą nam, podobnie jak dzisiaj, około półtorej godziny z pewną jeszcze rezerwą. I to będą dwa główne tematy, które będziecie Państwo robić na pierwszych ćwiczeniach. Także
O tym będziemy mówić już za tydzień. Serdecznie Państwa zapraszam na wykład. Natomiast na dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to ja tutaj jeszcze przez chwilę na czacie zostanę i możecie Państwo śmiało pytać. Natomiast jeśli nie, to życzę Państwu spokojnej reszty niedzieli. Być może macie jeszcze jakieś zajęcia, także udanych zajęć. No i do zobaczenia za tydzień o tej samej porze. Przypominam, że wszystkie linki do naszych spotkań i materiały są publikowane w kalendarzu google'owym, który macie Państwo udostępniony. Natomiast gdyby się pojawiły jakieś pytania, piszcie do mnie, kontaktujcie się ze mną drogą mailową. Będę się starał na bieżąco na te pytania odpowiadać. Ja na dzisiaj bardzo dziękuję. Jeszcze chwilę zostaję na czacie, więc gdyby się pojawiły pytania, jestem tutaj dla Państwa. Jeśli nie, to życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia w tych czasach, jakie mamy teraz i do zobaczenia za tydzień.